za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry, witam serdecznie, Krzysztof Niedzielan, witam o poranku. Witam również naszego gościa, dr Aneta Oleksy-Gemczyk z Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przez najbliższe minuty spróbujemy przeanalizować zapowiedziany przez polski rząd program Polski Ład. Zapytamy, spróbujemy się zastanowić, jakie są w związku z tym szanse dla Polaków, jakie są być może zagrożenia, no i czy nowe zasady sprawią, że w naszych portfelach zostanie więcej pieniędzy, czy niekoniecznie. No, na początku należy zaznaczyć, że tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, póki co mówimy tylko o hipotezach, pewnych założeniach właściwie takiej prezentacji, która została przedstawiona przez rząd. No tak naprawdę jest to, miał to być plan, który miał wyciągnąć gospodarkę polską z koronakryzysu, miał przenieść nas do takiego życia, jak żyją ludzie na zachodzie Europy. No a tak naprawdę w moim przekonaniu, dla mnie jako ekonomistki, jest to tylko plan zmiany struktury pobierania i wydatkowania publicznych pieniędzy. Oczywiście taki plan był bardzo potrzebny dla Polski, ja go z wielką niecierpliwością oczekiwałam. No tylko tak naprawdę, no w mojej opinii ten plan ma bardzo dobrze zdiagnozowane potrzeby społeczne, no ale właściwie słabo zdiagnozowane rozwiązania. Bo też tutaj w tym przypadku należałoby przeanalizować to pod kątem której grupy społecznej, czy pod kątem wysokości zarobków, no bo tutaj też mamy pewne być może rozgraniczenia, ale chciałbym jakby wyjść też od tego, że w tym programie zakłada się podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, więc to duża zmiana, bo teraz nie pamiętam dokładnej kwoty, ponad 3 tysiące ta kwota wolna od podatku jest, więc wyjaśnijmy, co w praktyce oznacza to dla pracującego Polaka, bo nie każdy może nawet do końca wie, jak ta kwota wolna podatku działa i jak wpływa na wysokość zarobków. Kwota wolna od podatku to jest kwota, do której nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Czyli mówiąc prosto, jeżeli zarabiamy w ciągu roku do 30 tysięcy złotych, jeżeli będziemy zarabiać w tym Nowym Ładzie, to będziemy płacić 0 złotych podatku, tak? Każda złotówka powyżej, to już będzie obowiązek zapłaty. Więc generalnie to jest bardzo dobre posunięcie, już od lat wyczekiwane przez społeczeństwo, wyczekiwane przez ekonomistów, bo ta kwota wolna w naszym kraju była właściwie śmiesznie mała. Więc to jest dobry pomysł. No, niestety problem w tym, że w innym miejscu, prezentując Nowy Ład, rząd zapowiedział, że niestety zlikwiduje możliwość odliczenia składki zdrowotnej, i to spowoduje, że część tych plusów, których oczekiwali Polacy z podniesienia kwoty wolnej od podatku, będzie skonsumowane przez to, że no niestety nie odliczymy już składki zdrowotnej. Oczywiście nie wszyscy to odczują, bo z wstępnych analiz, ze wstępnych wyliczeń wynika, że ci, którzy zarabiają do 5000 zł, odczują to na plus. Co prawda nie jakoś specjalnie dużo, bo to w zależności od wysokości, ale tam jest około 100 zł przy dzisiejszej inflacji, która jest rosnąca i tak naprawdę nie wiadomo, co z nią dalej będzie, to nie są aż takie zawrotne kwoty. Ci, którzy zarabiają między 5 a 10 tysięcy mniej więcej, właściwie w ogóle nie odczują tego, że ta kwota wolna została podniesiona. Natomiast no, ci, którzy zarabiają już więcej, odczują to na minus. No bo z jednej strony mamy podniesioną kwotę wolną, co jakby zmniejsza albo nawet w niektórych przypadkach całkowicie niweluje podatek dochodowy, więc to faktycznie jest duża różnica, ale już obowiązkowo każdy, niezależnie od zarobków, będzie płacić te 9% składki zdrowotnej, 9% zarobków, prawda? Więc to jest jakby, można to nazwać dodatkowy podatek? W przypadku przedsiębiorców, w przypadku tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, do tej pory płacili zryczałtowaną składkę zdrowotną, a teraz zapowiada się w
wprowadzenie 9% składki zdrowotnej, która będzie zależna od dochodu i to w moim przekonaniu no, trochę podcina skrzydła przedsiębiorcom, tym, którzy najbardziej właściwie ucierpieli po pierwsze w koronawirusie, koronakryzysie i to oni też z dużą niecierpliwością oczekiwali na propozycję rządu, jak rząd może im pomóc, a tutaj się okazuje, że no to od nich tak naprawdę będziemy oczekiwać, że oni pokryją koszty tego nowego ładu. Szkoda, bo to tak naprawdę przedsiębiorcy są kołem zamachowym gospodarki. No i niestety może to spowodować, że trochę zabije ich aktywność gospodarczą, co nie daj Boże mogą zacząć myśleć o tym, żeby przenosić się do szarej strefy albo wyprowadzić swoją działalność za granicę. No już gdzieś tam obiło mi się o uszy, że zaraz po ogłoszeniu nowego ładu drastycznie zwiększyła się liczba wyszukiwań w Google, jak przenieść firmę do Czech. No to niestety o czymś świadczy. Moje ulubione prawo w ekonomii, prawo Laffera właśnie o tym mówi, że jak podnosimy podatki, to początkowo wpływy do budżetu rosną, a później zaczynają maleć, więc to też nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem. Czy to troszkę jest tak, że tutaj mamy tę kwotę wolną, więc jak już powiedzieliśmy, szczególnie dla osób zarabiających mniej, albo tak przeciętnie będzie to jakaś korzyść, ale to też odbywa się kosztem inaczej. Żeby mogła być ta kwota wolna od podatku, te pieniądze nie biorą się z kosmosu, tak? Niestety. Trzeba je skądś wziąć. Rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy, tak? Jak komuś daje, to zabiera innym. I tutaj w tym przypadku też tak wygląda. Że tak naprawdę, tak jak powiedziałam, to, co przedstawił rząd, to jest plan zmiany struktury pobierania i wydatkowania publicznych pieniędzy, przenoszenia tak naprawdę pieniędzy z jednych warstw społecznych do drugich, co prawda z tych najbogatszych do tych biedniejszych, ale to też jest dosyć niebezpieczne dla gospodarki, dlatego że jeżeli my chcemy doganiać Europę, jeżeli my chcemy rzeczywiście się rozwijać, to musimy mówić więcej o zwiększeniu konkurencyjności gospodarki, a nie zwiększaniu konsumpcji. A tu niestety w moim przekonaniu jako ekonomistki najbardziej w tym planie, w tym ładzie brakuje stymulacji podażowej gospodarki, bo to, o czym mówił premier, będzie stymulowało tą stronę popytową i owszem, w krótkim okresie nastąpi ten efekt popytowy i będziemy widzieć to ożywienie na rynku. Ale tak naprawdę musimy sobie zdawać sprawę, że w dłuższej perspektywie nie prowadzi to do rozwoju, bo samo mówienie o rozwoju rozwojem nie jest. Tutaj chodzi o to, żebyśmy podejmowali takie działania, które mają doprowadzić do wzrostu gospodarczego, a ten wzrost gospodarczy tak naprawdę przełoży się na poprawę jakości usług publicznych, w tym też służby zdrowia, o której zresztą też w tym ładzie gdzieś tam wspominano. A jeżeli chodzi o takie tematy już, to też na pewno emeryci cieszą się z tego, że emerytura do 2,5 tysiąca złotych nie będzie też opodatkowana i to ma, tak jakby to policzyć, to ma to stricte związek z tym, że właśnie ta kwota wolna od podatku to te 30 tysięcy złotych. Tak jest. No mówią tam o emerytach i bardzo dobrze. Szkoda tylko, że tak naprawdę rząd nie poszedł dalej, bo emerytura bez podatku do 2,5 tysięcy złotych nie załatwia problemu. Tutaj chodzi o to, ja oczekiwałabym od rządu, żeby przedstawił plan na to, jak tę emeryturę efektywnie zwiększać, a nie tylko, że nie zabierze się emerytom podatku. No niestety, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, demografia jest nieubłagana, więc no, ja chciałabym, żeby rząd w jakiś sposób zajął się tym, żebyśmy kiedyś pobierali emerytury godne, a nie głodowe. A jeżeli chodzi o kolejne jeszcze propozycje, progi podatkowe. Dotychczas, żeby płacić podatek dochodowy, ten wyższy 32%, trzeba było przekroczyć kwotę zarobków rocznych 85 tysięcy złotych. Teraz ma się to zmienić. Ma to być kwota powyżej 120 tysięcy złotych, więc to też spora zmiana. Tak, to spora zmiana i to jest również zmiana na plus. Chociaż ja to postrzegam bardziej jako waloryzację tego, co było, więc bardzo dobrze, ale tak jak mówię, przedsiębiorcy chyba oczekiwaliby większej pomocy od rządu niż to, co zaproponowano. Przynajmniej wstępnie, bo tak jak mówię, to cały czas są dopiero hipotezy. Żadnych szczegółów nie znamy. Diabeł tkwi jak zwykle w szczegółach.
No i też pewnie kwestia tego, ile z tych założeń faktycznie zostanie wprowadzonych w życie. Też tutaj pod kątem rodzin rząd bardzo dużo ma różnych propozycji i między innymi to na pewno to też taka chwytliwa, można powiedzieć, kwota 12 tysięcy złotych na drugie dziecko, na nowonarodzone drugie dziecko, tam bodajże po 12 miesiącach od narodzin miałoby tak, być wypłacone. Tak, między 12 a 36. Mhm. I co pani sądzi o tym pomyśle? Znaczy, to jest kolejne właściwie rozpaczliwe dążenie do tego, żeby ludzie posiadali więcej dzieci. Już mieliśmy program 500+, który przyniósł zwiększenie konsumpcji i rzeczywiście, ale no, jak wynika z analiz, niestety dzietność nie zwiększyła się w taki sposób, jak zakładano. No ma to przekonać Polaków do posiadania dzieci, ale w moim przekonaniu bardziej przekonałoby ich takie poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy i opieka instytucjonalna niż pieniądze. Ja zawsze, znaczy dawanie ludziom wędki, a nie ryby nie jest rozwiązaniem długoterminowym, które sprawdzi się w moim przekonaniu. To nie jest dobry pomysł. Rozdawanie po prostu. Mhm. No, troszkę stoi pani w opozycji, bo myślę, że sporo osób jednak cieszy się z takiego wsparcia jak program 500+ i potem z tych 12 tysięcy, które mają ja się ja sama jestem beneficjentem pojawić. 500+, mam troje dzieci, wszystkie były chciane, planowane, ale ja jakby, no, jeżeli ktoś mi mówi, że miałabym urodzić kolejne tylko dla tych 12 tysięcy, to no nie. W moim przekonaniu to nie jest zachęta, która ma nas poprowadzić do wzrostu jakości życia w długim terminie. I też z kwestią właśnie rodzin wiąże się temat również, tutaj rząd zapowiada, że mają być gwarancje do 100 tysięcy złotych przy kredycie na, no bodajże na pierwsze, w tym przypadku na pierwsze mieszkanie, nie będzie potrzebny wkład własny, też ma zostać powiększony metraż do 70 metrów kwadratowych domu. Dotychczas było to 35 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę, teraz ma być dwukrotnie więcej. Jasne, znaczy kwestia mieszkalnictwa już jest problemem od lat tak naprawdę nierozwiązanym i wiele rządów próbowało do tego podejść. Teraz jest jakby kolejne podejście. No w moim przekonaniu trzeba by było pomyśleć o większym wachlarzu instrumentów, które pomogłyby rozwiązać ten kłopot, bo wydaje mi się, że sam wkład własny nie rozwiązuje problemu, dlatego że w Polsce mieszkania są po prostu drogie i problem stoi po stronie, tak naprawdę jest za mała podaż mieszkań, co powoduje, że ceny są wysokie i oczywiście, że te rozwiązania w jakiś sposób pomagają, ale no jest ich za mało. To od razu nasuwa się pytanie, jaki to będzie miało wpływ na kredyty, kwestia takich gwarancji rządowych, czy to nie sprawi na przykład, że kredyty będą droższe? Tego nie wiemy. Może się tak zdarzyć, że jeżeli młodzi będą bardziej zachęceni do tego, żeby brać kredyty, to mogą ceny wzrosnąć. Tego na razie nie wiemy. Ale z drugiej strony to też jest taka zachęta do albo zmniejszanie zachęt do oszczędzania, bo tak naprawdę wkład własny bierze się stąd, że oszczędzamy, że mamy pieniądze na to, żeby rozpocząć w ogóle myślenie o nowym mieszkaniu, a tutaj jak nie trzeba będzie mieć oszczędności, no to jest kolejny problem, tak? Po tej stronie, tak jak mówiłam, popytowej i podażowej. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę, takie spojrzenie z perspektywy ekonomii na zapowiadany przez rząd program Polski Ład, a naszym gościem była dr Aneta Oleksy-Gębczyk z Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Bardzo dziękuję. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.